Obecnie jesteśmy w fazie rampdown, one, developmentu Java 18. I ta faza przechodzi w fazę rampdown 2 w styczniu przyszłego roku. Jeżeli chodzi o wersje testowe, to zostaną wypuszczone dwie w lutym, po to, żeby w marcu wypuścić wersję tą już ostateczną. Ogólnie, jeżeli chodzi o tę fazę rampdown, to jest taka faza, w której są najbardziej intensywne testy, żeby mieć pewność, żeby nie mieć żadnego fuck-upu na tych wersjach testowych, na produkcji. I też dlatego są one dwie. Ogólnie, jeżeli chodzi o tę Javę, to jest zaproponowane 9 feature'ów, które będą w niej uwzględnione. No i pierwszy to jest UTF jako default, czyli domyślny format kodowania znaków. Mamy też nową rzecz, która się nazywa Simple Web Server. One zostaną też omówione każda po kolei. Następną rzeczą będą kod snippety. To będzie fajna sprawa. Potem mamy również reimplementację Reflection Core. Trzecie podejście, czyli trzeci inkubator do Vector API, w którym będą pewne ulepszenia względem tego, co jest teraz. Będzie również drugi inkubator, czyli ponownie ulepszenia dotyczące Foreign Functions and Memory API. I również Internet Address Resolution SPI i Pattern Matching dla Switcha, czyli coś nowego, fajnego, co będzie bardzo pomocne w naszej pracy. No i będzie jakby wycofanie tej finalizacji w klasach. Znaczy wprowadzenie do wycofania tego całkowicie. No i ten pierwszy feature, czyli UTF jako default. Ogólnie to będzie coś przydatnego i fajnego, bo dzięki temu wszystkie komponenty, implementacje czy tam w systemie operacyjnym, które się opierają o domyślny charset, no będą teraz mogły się łatwiej, szybciej komunikować, ponieważ ten domyślny będzie też UTF-8, jeżeli chodzi o javowe aplikacje. Ogólnie to się wiąże z pewnymi problemami, które mogą nastąpić po wprowadzeniu tej zmiany, ale one będą na tyle łatwe do wyłapania i naprawienia, że nie ma to jakby dużego wpływu na działanie aplikacji. Następna rzecz, to będzie głównie fajne przy testowaniu, debugowaniu, jeżeli jesteśmy młodym programistą i chcemy sobie zrobić Hello World na serwerze, to nie musimy ściągać wielkiego frameworka do tego, nie musimy też szukać tego frameworka, instalować go, pobierać, czytać całej dokumentacji, żeby zrobić jeden request, tylko właśnie będzie wprowadzone coś takiego jak Simple Web Server, czyli taki mały serwer, który będzie od razu gotowy do użycia, też poniekąd skonfigurowany, będziemy też go mogli sobie trochę skustomizować. No i to właśnie będzie głównie do testowania stron internetowych, gdzie ten lokalny serwer testowy chcemy mieć szybko postawiony. Również jeżeli chodzi o to debugowanie, przeglądanie i udostępnienie plików w różnych systemach, no to będzie coś fajnego i też takie rzeczy są w innych językach implementowane, na przykład w Pythonie albo w Ruby, też są takie wbudowane out of the box małe serwery, których można użyć. I mamy jakby dwie opcje postawienia takiego serwerka. Pierwsza to jest z użyciem command line toola. Jak widać, no to jest jedna komenda, żeby on sobie wstał. Defaultowo on jest na porcie 8000, ale będziemy mieli opcję, żeby ustawić sobie, jaki port chcemy. Również jeżeli chodzi o domyślnie obsługiwane pliki z folderu, no to znajdują się one w tym folderze z bieżącego katalogu, ale również będzie można to ustawić dodatkową opcją przy uruchamianiu tego serwera. Dalej drugą opcją jest stworzenie tego serwera przy pomocy Simple File Server. To jest klasa, w której będziemy mogli też zawrzeć małą konfigurację takiego serwera. I tutaj również odpalenie tego nie będzie skomplikowane, bo tam na dole wystarczy tylko określić w zmiennej serwer, jakby skąd ten serwer się bierze, klasę. I wystarczy potem wywołać serwer start i on już powinien działać tak, jak go skonfigurowaliśmy. Ogólnie też jeżeli chodzi o ten serwer, no to on będzie malutki, więc nie uwzględnia się bezpieczeństwa takiego sieciowego w tym serwerze, czyli nie ma jakiegoś tam uwierzytelniania, kontroli dostępu, czyli no tak jak już wspomniałam, tylko do debugowania i do testów. No i też nie jest celem dostarczenia jakiegoś funkcjonalnego lub komercyjnego serwisu. Teraz jeżeli chodzi o wsparcie dla HTTPS, to nie będzie w tym serwerze zawarte.
Jeszcze a propos typu requestów, to będą supportowane head i get. Dla innych będzie błąd 501, czyli not implemented, albo 405, czyli method not allowed. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten serwer. Następna fajna sprawa, czyli te code snippety. Tutaj będzie wprowadzony nowy tag, małpa snippet. I dzięki temu snippetowi będziemy mogli sobie zadeklarować jakiś fragment kodu, który chcemy, żeby został uwzględniony w dokumentacji, która potem zostanie wygenerowana. To mam takie przykłady tych snippetów. Ogólnie one będą podzielone na takie wewnętrzne snippety i zewnętrzne. Wewnętrzny snippet jest po waszej lewej góry. I to jest snippet, który jest zdefiniowany w tej samej klasie, w której jest jakby wnętrze tego snippeta. I on jakby od tego dwukropka do zamykającej klamry. I to jest kod, który będzie umieszczony w tej wygenerowanej dokumentacji. Jeżeli chodzi o taki zewnętrzny snippet, to tutaj jak widzicie, nie wiem czy widzicie moją myszkę, chyba nie. O, widzicie. Czyli mamy tutaj sobie tą pierwszą część, gdzie ten snippet jest zdefiniowany. On ma tutaj, możemy mu podać pole file. I w tym fajlu, który tutaj mu podajemy, możemy umieścić kod. I ten kod, który będzie wygenerowany w dokumentacji, to jest kod zawarty w regionie po znaczniku start i przed znacznikiem end. Czyli finalnie będzie on wyglądał w dokumentacji tak samo jak ten snippet po lewej u góry. Tutaj jeszcze mamy zdefiniowane takie pole jak region i ten region właśnie zaczyna się od start do end w tym fragmencie kodu. Potem mamy też takie super dodatkowe funkcje, jeżeli chodzi o te snippety, na przykład highlighting, czyli tutaj widzimy, że możemy sobie dodać dodatkowego taga, który bierze sobie na przykład jakiegoś substringa i w dokumentacji będzie wyglądało to w ten sposób, że ten, jakby ta część tego kodu, którą sobie wybierzemy, będzie pogrubiona. Możemy też jakby użyć tego highlight do pogrubienia pewnych, według regexu, czyli pewnych tam wzorców w danym kodzie. I to też się robi w tak zwanym regionie. Czyli jeżeli specyfikujemy region, no to musimy też wyspecyfikować tak end i w całym tym regionie, który jest uwzględniony, będziemy szukać po regexie arg i wszystkie te słowa powinny zostać pogrubione w dokumentacji. Dalej możemy również modyfikować tekst w tym snippecie. Tutaj jest ten fragment z tagiem replace. Tutaj akurat w tym przypadku po prostu chcemy zmodyfikować wartości w cudzysłowie, czyli hello world i chcemy je zastąpić trzema kropkami, które mamy w parametrze replacement. I tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o wygenerowaną dokumentację. Przy okazji możemy też sobie dodać link w tej dokumentacji do jakiegoś zewnętrznego źródła i tutaj też wystarczy tylko określić, co chcemy linkować i gdzie i powinno to ładnie działać w dokumentacji. Następna zmiana to jest reimplementacja Reflection Core. Ogólnie jeżeli chodzi o to, to w dokumentacji jest informacja, że nie będzie to miało jakichś znaczących zmian, jeżeli chodzi o API refleksji. I jest to tylko jakby taka implementacyjna zmiana. Co prawda nie wnikałam już bardzo głęboko w to, ponieważ szczerze powiedziawszy nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o refleksję. Ale ufam autorom dokumentacji. Jeżeli chodzi o to wektor API, to już jest trzecie podejście, czyli trzeci inkubator. No i ogólnie takim planem na tą refleksję jest to tak naprawdę zwiększenie wydajności, efektywności, niezawodności tych obliczeń wektorowych. No jeżeli o to chodzi, to też chcą, żeby ten interfejs był coraz bardziej przejrzysty, taki zwięzły, żeby programiście się lepiej to programowało, bo nie wiem, jakie macie wrażenia, czy próbowaliście tego wektor API już w poprzedniej wersji. Ale to tak chyba jest różnie z tym. Też, no wiadomo, ma być niezależny od platformy, jak to Java, czyli powinien działać na wszystkich architekturach, a przynajmniej na wielu, które obsługują te operacje wektorowe w
ogólności. No i oczywiście też powinna być niezawodna kompilacja i wydajność przy środowisku uruchomieniowym na architekturze 64-bitowej i ARP64. No bo deweloperzy też powinni mieć pewność, że te wyrażane przez nich operacje wektorowe będą zawsze tłumaczone tak samo na instrukcje, niezależnie od architektury, na której pracują. No to jest też no w sumie najważniejsza sprawa, którą chcą tutaj osiągnąć. No i w sumie taka ostatnia rzecz to jest łagodna degradacja, bo nie zawsze mamy pewność, że te obliczenia wektorowe będą prawidłowo wyrażone ze względu na przykład przez różnicę w architekturze. Jeżeli się nie uda tego obliczenia wektorowego jakoś tam wykonać tej sekwencji instrukcji, to powinniśmy dostać ostrzeżenie, że coś się nie udało i powinno jakby nie rzucić to jakimś błędem, tylko po prostu łagodnie przejść do następnych instrukcji. I jeżeli też chodzi o te wektory, to trzeba będzie tutaj uważać, bo taka nie jest zakładana taka ścisłość tych obliczeń wektorowych. To znaczy, jeżeli mamy obliczenia skalarne na liczbach zmiennoprzecinkowych w Javie, to jakby deweloperzy nie dają pewności, że wyniki będą takie same jak przy obliczeniach na wektorach zmiennoprzecinkowych, ale to wszystko powinno być uwzględnione w dokumentacji i opisane. Także tu będzie trzeba na to uważać i czytać dokumentację. Następna rzecz. No więc inet adres API mapuje teraz sobie te nazwy hostów i adresy protokołu IP i też odwrotnie. I teraz dzięki temu Service Provider Interface chcemy, żeby jakby pomóc temu inet adres, żeby nie musiał on korzystać z lokalnych plików hosta i DNS-u, tylko żeby w wydajniejszy sposób mógł również korzystać z innych źródeł do rezolwowania tych adresów. Jeżeli chodzi też o inne motywy do utworzenia tej funkcjonalności, no to też pojawiają się teraz te nowe protokoły sieciowe i podobno ten serwis provider ma pomóc się z nimi integrować bardziej wydajnie i szybciej i prościej przede wszystkim, ale no to wszystko zobaczymy w praktyce tak naprawdę. Jeżeli chodzi właśnie o te foreign functions i memory API, no to tutaj też już jest drugie podejście do tego, bo ogólnie case jest taki, żeby zastąpić ten Java Native interface lepszym modelem takim napisanym w Javie, dlatego żeby wywoływać kod gdzieś z zewnętrznych źródeł spoza runtime'u Javy. No i ogólnie też w przyszłości nie wykluczają tego, że będziemy chcieli iść w tą stronę, żeby nie tylko funkcje na przykład z C wywoływać, ale też z innych języków i innych środowisk. No i oczywiście, jeżeli chodzi o takie założenia, to powinno to być proste w obsłudze, wydajne, taką ogólność również powinno działać na wszystkich platformach. No i oczywiście chodzi o to bezpieczeństwo, bo podobno ma być to dużo bezpieczniejsze niż Java Native Interface, jeżeli chodzi o używanie natywnych danych i natywnego kodu. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, wiadomo. Pattern matching dla switcha to też już jest drugie podejście. Dlatego ogólnie, jeżeli chodzi o switche, to plan jest taki, żeby nie tylko uwzględniać jakby typy proste, numy i stringi, jeżeli chodzi o case w switchu, ale również typy referencyjne. Tutaj akurat jest slajd o takiej uproszczonym rzutowaniu, czyli w nowym switchu przy sprawdzaniu instancji danego obiektu nie będziemy już musieli go rzutować, tylko po prostu będziemy mogli sobie go użyć. Jeżeli chodzi dalej o ten pattern matching właśnie z tym case'em, który będzie również obejmował typy referencyjne, to tutaj po waszej lewej stronie wyżej jest kod taki z if-em, który właśnie ma określić, jakiej instancji jest ten obiekt. I dzięki temu, że mamy te typy referencyjne teraz w switchu, będzie można to zastąpić takim ładnym switchem. One ogólnie teraz są ładne z tymi strzałkami. I dzięki temu możemy sobie uprościć tego ifa i zrobić to ładniejszym switchem. Fajna opcja jest też taka, że będziemy mogli używać też tablicy jako case'a. I tu mam też wymienione
inne rzeczy, których możemy użyć. O, rekord, tablica, klasa, co nam się żywnie podoba. I teraz w momencie, kiedy mamy zastąpione te jakby typy naiwne typami referencyjnymi, możemy również tutaj przechwytywać nule, czyli już nam nie rzuci null pointer exception, taki switch, tylko możemy sobie tego nula przechwycić jako po prostu jeden z case'ów. O, tutaj jest nawet zbliżenie na to. No jeżeli mamy nula, to też możemy jakoś zareagować w takim przypadku. Tutaj też fajną opcją będzie to, że możemy wyrażenia stosować jako case, czyli tak jak w tym przypadku możemy sobie użyć wyrażenia AND, żeby sprawdzić, czy nie tylko to jest trójkąt, ale również, że jest to trójkąt duży, ponieważ ma arię większą niż 100. To nam znacznie ułatwi potem, jeżeli chodzi o wyrażenia takie boolowskie potem w dalszej części switcha. No i w sumie taka ostatnia rzecz, właśnie ta finalizacja nieszczęsna, ponieważ ona została wprowadzona w Javie 1 i miała na celu zapobieganie wyciekom ogólnie zasobów przy kodowaniu. No i teraz w klasie możemy sobie zdefiniować finalizator, czyli tak zwane protected void finalize. No i ogólnie ta metoda ma na celu zwalnianie zasobów obiektu. I kiedy garbage collector sobie zaplanuje wywołanie tego finalizatora dla jakiegoś obiektu, no to to, co jest w tym finalizatorze, zostaje wywołane. I ogólnie to wydaje się całkiem dobrą metodą, ale okazuje się, że ma pewne swoje wady. I na przykład jedną z takich fundamentalnych wad jest nieprzewidywalne opóźnienie, bo tak naprawdę nie możemy powiedzieć, nie jesteśmy w stanie ocenić, kiedy zostanie wywołana ta metoda finalizatora w stosunku do tego, kiedy obiekt ma zostać zniszczony. No i przez to ten garbage collector też nie gwarantuje, że w ogóle jakiś finalizator zostanie wywołany, co jest dużym minusem. Potem jest też takie nieograniczona możliwość tego finalizatora, bo on tak naprawdę może sobie zrobić wszystko, co mu wpiszemy w te jego wody. No tutaj mam taki przykład, że może zapisać odniesienie do tego obiektu, który ma sfinalizować. I ten obiekt może zostać w ten sposób wskrzeszony, w cudzysłowie, może zostać wskrzeszony, co ono nie jest docelowo dobrą opcją. No i też finalizacja nie ma jakby takiego mechanizmu wyłączenia, czy ona jest zawsze aktywna i tak naprawdę może się zadzieć do klasy, niezależnie od tego, czy to jest potrzebne dla tego obiektu, czy to nie jest potrzebne i też nie może być anulowana. No i też działa na nieokreślonych wątkach, czyli tak naprawdę nie wiadomo, na jakich wątkach to działa w danym momencie. No i tak w życiu może to spowodować takie problemy jak jakieś luki w zabezpieczeniach, czy jeśli chodzi o wydajność, bo ten garbage collector musi wykonać też dodatkową pracę przy tym. No i też te aplikacje, które korzystają z tych finalizatorów, mogą mieć jakieś nieprzewidziane zachowania, które są z tym związane. Właśnie z powodu wyżej wymienionych, które są dużymi minusami tego mechanizmu. No i też bardzo jest trudno zaimplementować tak prawidłowy finalizator. No i ogólnie celem tego feature'a jest to, żebyśmy sobie też uświadomili właśnie te zagrożenia, które z tego wynikają, żeby potem można to usunąć w nieinwazyjny sposób. A takie pytanie do publiczności, czy ktoś z Was w ogóle używa tak komercyjnie Javy jakiejś wyższej niż 8? Tak w firmie? No tak, z ciekawości pytam. Dobra. Dziękuję bardzo.